Mam jeszcze w piździe miejsca. Zapiszę sobie. W ogóle szóstkę. Siedzi. Chcę sobie kupić jakąś nową grę, ale nie wiem co. Tak bardzo nie wiem co. Teraz nie ma nic takiego fajnego. Wszystkie gry fajne, które wyszły, mam. Które mi się podobają. O, tak to ujmę. Nie, które są fajne, tylko które mi się podobają. Talarara. A nie, miałam sprawdzić ten eliksir. Co to kurwa było? Nie mam pojęcia. Ale to był jakiś pozytyw. Talar. No ze... Więc mamy coś nowego? A, to jest ten. Nie ma nic nowego. Zaraz. Recepty. Filip Partiego. Aha, pocałunek, powój. Nie mam nic nowego? Na serio? No dobra, chuj. A w tych, w talentach? Też nic. No to się pierdol. Czekamy do rana. Jak ktoś wie, co ten eliksir mi robił, to niech napisze, bo ja nie mam pojęcia. W zimę klasztorno. Czwarty odcinek dzisiaj. Strasznie mi się fajnie dzisiaj nagrywa. Ostatnią sesję, jak sobie nagrywania zrobiłam, to mi się tak niefajnie nagrywało. Było tak gorąco, tak mi się nie chciało. Plus masakra. Cieszę się, że wcześniej sobie nagrałam taki dość spory zapas, że na te 2 tygodnie upałów sobie takie masakryczne upały miałam. Nie musiałam nic nagrywać. Ach. Dobry elf, to martwy elf. Idziemy do Raymonda. Raymond Marlowe. On spał na ryju myśląc. Tak. I mówił przez sen. Nie teraz. Znowu się skrada z tym nożem. Jesteś wreszcie. Ano, jestem. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbite dowody. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Tak? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej. Tego twardziela. Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych zboczeńców. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. A w szczególności ciot. Rzeczywiście wszyscy wiedzą. Tak? Jestem gotów zająć się Baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię salamandry. Zabij go. Na to jeszcze nie jestem gotów. Muszę przyjąć to? Dobra. Tak. Jest. Dobrze, dobrze. To nie będzie łatwe, ale spróbuję. Okej. Co teraz? Mam dobrą wiadomość. Zabiłeś Baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc.
Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki. Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnicę potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży, albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Okej. Okej, dobra. W takim razie rozmieszczamy sefiry na obeliskach. Rusz się. A potem będziemy się bawić z Azarem Javedem / Raymondem. Czwarty odcinek, druga godzina nagrywania się kończy zaraz. A my zaraz skończymy rozdział drugi, ten, rozdział, nie rozdział, akt. Drugi akt. Tutaj chyba mogę zostawić coś w widoczku. Mogę coś tutaj zostawić? Nie? Dobra. Gdzie jest mój kot? Uciekł od ciebie. Więc idziemy. Na bagna. Porozkładać sefiry, potem otworzymy wieżę. A na samym końcu będziemy się bić z Azarem Javedem. A.k.a. Raymondem. Dziwka portowa. Mogę porozmawiać z Javedem. Muszę bardziej oszczędzać. Tak? Bywaj. Nie wiem jak wy, ale ja lubię tak od czasu do czasu tak po prostu zaciągnąć się powietrzem. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź. Czas to... Jesteś gotowy? Tak. Kiedyś umiałam, to znaczy dalej umiem się zaciągnąć papierosem. Papierosami. Szczerze mówiąc, nie przepadam za ich smakiem. Jakoś mi tak nie podeszły. Podobnie jest z kawą. Kawa mi po prostu nie smakuje. Nieważne ile cukru wsypię, jest za gorzka dla mnie. Jak wsypię za dużo cukru, to jest słodko-gorzka. Prawda. Nie wiem dlaczego tak jest, po prostu ja nie lubię. Dużo bardziej wolę się napić herbaty. Nie wiem czy wiecie, ale dobrze zaparzona, mocna herbata jest, daje większego kopa niż kawa. Ma, bo herbata też ma w sobie kofeinę bodajże. Z tego co wiem. Oczywiście może się okazać to nieprawdą, ponieważ źródła, z których czerpię swoją wiedzę, są nieprawdziwe, więc... Ale tak czy inaczej, myślę, że to prawda, ponieważ po mojej herbacie, swojej własnej herbacie, jak ją sobie wypiję tak rano, się sztachnę kubasem herbaty, tak mnie połudza. Jest dobra. Jezu, jaką ja robię dobrą herbatę. Kawę też ponoć robię dobrą, mimo iż jej nie piję. Po co ja to oglądam? Moja mama sobie strasznie chwali moją... Nie ten miecz. Moja mama sobie strasznie chwali moją kawę. Mówi, że robię bardzo dobrą kawę, chociaż sama jej nie piję. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mnie nauczyli robić kawę. To jest jakiś... Jakieś wyjaśnienie. I co tutaj? Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Wspaniała! No.
Teraz jest dzień. No, 9 rano. Wspaniała ulewa. Sądźcie się. Bez jestach. Więc tak. Trzymaj. Sefia połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Jak zapierdziela. Tipera? Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. No ruszę się. Kurwa. Gerwant. Błagam cię. Współpracuj. Lecimy. Obelis Otch. Fajna nazwa, słucham. O, jaki Sefira ładny. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Ołtarz Meliter. Gewart. Gewart. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Tak, to będzie powtarzał za każdym razem, jak będzie wkładać tę Sefirę. To jest trochę irytujące, szczerze mówiąc. Venach. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Pewnie czytam jakoś strasznie kaleczę język. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. A, to są dalej zapalnicy. Ale już nie ma Zygfryda. A cóż to? Obelix, coś tam. Gdzie jest ten Obelix? A tu jest, dobra. Jestem... Nie, no muszę sobie kupić okulary. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Zapierdzielaj. Czokmach. Kojarzy mi się z czogatem. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Kezat. No, z tymi to już muszę walczyć. Ale może byś tak walczył? Znowu się cięło wszystko niemiłosiernie. Jeszcze jeden obelisk. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Obelisk strasznie mi się kojarzy z tym. Z... Obeliksem! No po prostu za Asterixa i Obeliksa. Gdzie jest ta... Aha, tu są te krzaki otaczające wieżę. Dobra. Co to jest? A, to jest już aktywny obelisk. Dobra. Omijam ich, ponieważ z nich nie ma żadnego doświadczenia w tym momencie. A walka z nimi mi się po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca. To już wszystkie Sefiry. Medalion drga jak szalony. Zaklęcie działa.
drzwi do wieży powinny stać otwarte. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie. Aha, jeszcze te idą. Nie muszę już dłużej udawać. Mogę już wejść do wieży. Okej, okay, a to drugie? Czyli to to samo, dobra. Idziemy. Tam jest ta wieża. No w cholerę. F4. Zapisanie w tym momencie jest bardzo ważne i zaraz sobie wezmę eliksiry zażyję. Tylko sekunda. I zamieć. Co mnie tam bije? Dobra. No. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzy? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalksztajn nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Prosta dedukcja. Okej. Okay. Od tego momentu już nie pamiętam, co się dzieje. Jak mówiłam, doszłam do momentu, w którym zima się pali, ale zazwyczaj w grze dochodziłam dopiero do momentu, w którym krąg wodnej bramy? Aha, ostatni znak. Dochodziłam do mniej więcej no przed tym, przed zakończeniem drugiego aktu, więc tak. Ile pieniędzy? Ty, tu jest ten eliksir. Natychmiast przywraca część utraconych punktów żywotności. Ty, to jest zajebiste. Pierścionek. Wcale trochę mniej potrzebne. Księga maga zwierzy. Ja ją sobie przeczytam. Jest, mam runę ostatnio. To mi niepotrzebne, to też nie. Okej. F4. Ale może ją sobie od razu przeczytam. O ile mogę, oczywiście. Ja bym bardzo chciała. O, księga maga zwierzy. Przez niego samego pisana. Aldzur, pomimo swego szaleństwa, uzyskał w czasie badań zaskakujące rezultaty. Stworzył bowiem, że zdoła odkryć tajniki ożywienia materii nieożywionej, jeśli opanuje sztukę ożywiania czystej energii. Według Aldzura golem zadziała tylko wtedy, gdy będzie napędzany żywą mocą, która naśladuje boską pneumę istot żywych, czyli duszę. Czarodziej nie dokończył swoich badań, ale dzięki eksperymentom odkrył tajemnicę pioruna i tarczy. Azul potrafił mianowicie wywołać rozumne pioruny, które same odnajdywały cel, a także rozumną tarczę mocy, która wyzwalała takowe pioruny wedle potrzeby. Głupcy widzieli w jego odkryciach jedynie broń potężniejszą od wizji z Mariboru czy sławnego Kościeja. Ja jednak dostrzegam z całą jasnością, że piorun Alzura jest etapem pośrednim na drodze do stworzenia istoty idealnej. Księga maga zwierzy. Księga maga zwierzy. Zaczynają mnie boleć oczy. Pewnie dlatego, że dawno nie grałam, a teraz patrzę od 2 godzin w monitor. Ale mam ciepłe powieki.
Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. Na niego Arda ogólnie nie działa. To jest stworzenie magiczne, to trzeba z nim walczyć za pomocą srebrnego miecza. Dziad mnie udziabał, no patrz go kurwa. Chodź, Azaruś. Rozniosę cię, kurwa, w strzępy. Mój panie, słucham i jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ z tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. Ej, no kurwa! Rozerwę cię na strzępy. Kurde, obraca, jaki młynek! A, ma fajny miecz. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. W dzielnicy handlowej? Jeszcze się spotkamy, Cifolongu. A wiem, gdzie jest ta baza. Dobra. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Javedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Mogłam sobie naostrzyć miecz. Szkoda, że dopiero teraz na to wpadłeś, geniuszy. No, ale tak czy inaczej... Dom Triss! Jejo! Mylisz się, moja droga, mam go wgarść? Rozdział trzeci. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni, niepoprawni gawędziarze, zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz.
Szkoda tylko, że to słyszę, Pindo. Ale pychałam. Tis? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. Po co stawał, nie? Mógł se leżeć. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Tris, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina, co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Tak. Daj mi te czujki. Zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. Da nam to typowy trójkąt Radcliffe'a. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Mhm. Skąd się tu wzięłaś? To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i składu po świecie... Co okazało się jednak efektywne? Nie wiem, jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry niekonwencjonalnymi metodami. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas? A, takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie. Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej... Zaufaj mi, to nic ważnego. Okej. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda.
Odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18:00. Masz tu glejt zezwalający na przebywanie w wyzimie handlowej. Glejt? Cóż, w wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. Oczywiście. Dobra. Do zobaczenia. Albo wiecie co? Pogadam z tym jeszcze. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem. Jakieś postępy? Nie wiem. Wciąż to analizuję. Geralt? Znowu będzie długi odcinek. O co chodzi z tymi glejtami? Cóż, w wyzimie oprócz kwarantanny... Coś mnie... Obejmuje... Co wspólnego? Teoretycznie po dzielnicy... A mój... Cóż, fikcyjnie... Dobra, tak dużo się znowu nie dowiedziałam, więc tak. Tożsamość i tak dalej. Zobaczmy, co tu mam. Jaskie przyjęcie, źródło, tożsamość. Czyli teraz musimy się i tak zgubić na zadaniach głównych. Więc tak czy inaczej, muszę się tu trochę rozejrzeć po tym mieście, bo teraz jesteśmy w zimie handlowej. Tak, w zimie handlowa. Muszę się tu trochę rozejrzeć, ten mapę, ale to wszystko zrobimy w następnym odcinku. W tym miejscu dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie!